Hejaszka, drodzy widzowie, to ja, Guciel, i witam was serdecznie po tej długiej przerwie na kanale. Cieszę się niezmiernie, że znowu mogę mówić do swojego mikrofonu. Niestety nie jest to powrót na stałe, no bo trzeba oczekiwać na zdalne. Jednak, jako że trafiło mi się teraz trochę więcej czasu wolnego, postanowiłem nagrać dla was film. Miał on pierwotnie pojawić się 11 listopada, lecz nie miałem kiedy nagrać, nie miałem możliwości. Teraz na szczęście możliwości mam i kiedy tylko je mam, siadam do komputera i nagrywam. Więc tyle słowem przywitania. Słowem wstępu powiem wam tyle, że gramy dzisiaj Rzeczą Pospolitą obojga narodów. Co będzie celem naszej rozgrywki? Jest on prosty. Przywrócić granice przedrozbiorowe. No i cóż, lecimy. Dobrze, więc stało się. Próbowaliśmy zawiązać sojusz z Osmanem, Francuzami i Wielką Brytanią, ale niestety nie zdążyłem tego zrobić. Rosja wypowiedziała nam wojnę. Co trzeba zrobić w takiej sytuacji? Nie rekrutowałem żadnych wojsk. Absolutnie nic nie robiłem z pieniędzmi. Więc teraz czas wykonać taktykę na Kazimierza Wielkiego, czyli płacimy wszystkim innym, żeby bili się za nas. Najlepiej od takiej strony, w której szybko nie zajmą naszych starych terenów, czyli uderzamy do Kazachstanu, tutaj do Czereksji i do Szwecji. Być może też do Danii uderzymy. Jest dobrze, wprawdzie Rosjanin przedziera się do naszego państwa, ale to dlatego, że atakuje prowincje, na których nie było żadnych wojsk. My natomiast śmiało ruszamy przed siebie, ponieważ wszyscy, do których wysłaliśmy posłów, zaakceptowali nasze oferty, nazwijmy to rozbioru Imperium Rosyjskiego. Pewnie też zastanawiacie się, czemu nie zaprosiłem Imperium Osmańskiego do wojny. Powód jest niezwykle prosty. Osman jest dużo za silny i on sam byłby w stanie pokonać Rosję. A my tego bardzo nie chcemy, ponieważ jeżeli Osman zająłby cokolwiek w Rosji, my już nie mielibyśmy szans na odzyskanie tych ziem. Miałem wprawdzie trochę tam powalczyć dalej, ale myślę, że plądrowanie Moskwy przyniesie mi dużo większą radość. Niestety posypało się trochę i w hanat kazachański wjechał jakiś inny hanat, przez co Rosja zacznie powoli zyskiwać tereny. Więc żeby uzyskać jak najbardziej korzystne warunki pokoju, musimy niestety zasiąść do rozmów z Rosjanami. No, zajęliśmy naprawdę gigantyczne połacie ziem. Myślę, że śmiało można przyjąć te warunki. Krym zostawimy Rosjanom. Niech se mają. Innym razem go zajmie. Na szczęście Rosjanie przystają na warunki pokoju. Moskwa wprawdzie pozostanie w rękach wroga, ale nie mniej. Udało się. Granica na wschodzie odbudowana. Teraz tylko trzeba uzyskać Galicję oraz Pomorze Gdańskie. Sytuacja zaczyna się robić trochę nieciekawa. Mamy sojusz z Francją, oni się właśnie rozlewają po Austrii. Myślę, że to jest dobry moment, aby zainterweniować w sprawie austriackiej i odzyskać Galicję w ten sposób. Francja, Polska i Osman, może powiedzieć, dokonali rozbiorów Austrii. Teraz zobaczymy, czy uda nam się wynegocjować wszystko to, co chcemy. Więc tak wyglądają nasze żądania. Odzyskujemy Galicję, odzyskujemy Słowację i część Mora. Udało się. Piękny pokój. Jak widzicie,
na razie przebiega dosyć sprawnie. Byliśmy krok od katastrofy, kiedy Bawaria zaatakowała Prusy, ale nie zajęła tego, na czym nam zależy. Więc sobie zdobędziemy Górny Śląsk. Zdobędziemy sobie Pomorze, Prusy. Więc wydłuży się trochę nasza linia nad Bałtykiem. Rosja, niegdyś wielkie imperium, a teraz cóż z nim zostało? Czy... Ej, ja jestem pijany, czy właśnie Czereksja bije się z Czereksją? Przepraszam, że źle wymawiam tą nazwę, ale kurnia język mi się łamie. Jezusie. Tylko, że jedna to horda, a druga to monarchia. Ale dziwy. Duńczycy wypowiedzieli wojnę Prusom. To jest już czas, żeby ostatecznie rozwiązać sprawę pruską. To, co chcieliśmy, Prusy, by w naszym zasięgu zostało zajęte, zostało tylko tutaj takie małe gubinko, więc siadamy do rozmów. Zajmujemy granice przedrozbiorowe i możemy więcej, więc zajmujemy też Prusy. O, wygląda na to, że możemy zająć całość zajętych przez nas ziem. I tak oto Rzeczpospolita Obojga Narodów odzyskała swoją pełną granicę, swoją dawną świetność i potęgę. Już nie ma ponad nami potężniejszego państwa oprócz Osmana i Wielkiej Brytanii. Chociaż myślę, że gdybyśmy dalej kontynuowali tą rozgrywkę, bez problemu dałoby się osiągnąć taki rezultat. Jeżeli chcecie, aby ta gra była kontynuowana, napiszcie w komentarzach. Wtedy być może naszym celem stanie się zajęcie pierwszego miejsca w rankingu. Pewnie będą nas czekać wojny z Danią, z Szwecją, z Rosją, z Czereksją, a być może nawet i z samym Osmanem. To jednak zobaczymy po waszej reakcji. Dziękuję wam wszystkim, którzy czekali na moje filmy. Jestem wam naprawdę wdzięczny za to, że nie zapomnieliście o mnie i nie porzuciliście mojego kanału przez ten mój krótki czas nieobecności. To tyle. Dzięki wam bardzo i do zobaczenia w następnych odcinkach.